bawimy się dobrze, mamy sporo nagród dla dzieci, mamy gry, konkursy, także przede wszystkim pieczone ziemniaki, mamy dwa ogniska. Jedno ognisko jest przeznaczone do pieczenia ziemniaków, drugie mamy ognisko, to rozpalimy je już jak będzie zmierzchnie. Jak mieszkańcy Baranowa bawią się na festynie dzisiejszym? No myślę, że dobrze. Wymieniają się ludzie, część było starszych, teraz przychodzi młodsze pokolenie. Rozpalamy teraz ognisko, mam nadzieję, że będzie dużo, będą się bawić, za chwilkę się ściemni, więc myślę, że się troszeczkę towarzystwo rozkręci, potańczy i że będą się ludzie dobrze bawili. To ognisko jest chyba jednym z głównych punktów dzisiejszego programu, będzie można się przy nim ogrzać. Będzie można się ogrzać, będzie można jeszcze upić sobie, usmażyć kiełbaskę. Także myślę, że cała atmosfera za chwilę będzie właśnie przy tym ognisku. I ludzie się skupią. Jest październik, troszeczkę jest chłodno, ale myślę, że atmosfera jest ciepła. Kiedy następna impreza w Baranowie? Na pewno będzie zimą. W czasie ferii mamy doroczny już bal karnawałowy w szkole, organizowany przez Radę Rodziców i sołtysa i pana radnego. Potem mamy festyn, też już impreza doroczna, zawsze w czerwcu. No i potem chyba za rok następna impreza tutaj, Dzień Pieczonego Ziemniaka.